Disney rozczarował inwestorów. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Tymoteuszem Turskim, analitykiem rynku akcji w XTB. Dzień dobry, witam Pana. Panie Tymoteuszu. Dzień dobry. Dlaczego te wyniki kwartalne ogłoszone przez Disney Company były rozczarowaniem dla inwestorów, a reakcją był spadek kursu akcji o 8%? To jest bardzo ciekawa sytuacja, którą teraz obserwujemy na akcjach Disneya, ponieważ wyniki samego Disneya nie były aż tak rozczarowujące. Co więcej, one były w większości zgodne z prognozami, miejscami nawet od nich lepsze. Natomiast jednak rzeczywiście kurs zareagował dosyć dużą obniżką. Mówimy tutaj o obniżce rzędu około 10%, także obecnie Disney notowany jest na poziomach z lutego 2024 roku, przed tym pikowym wzrostem, który właśnie w lutym mogliśmy zauważyć. Więc mamy do czynienia faktycznie z istotnym spadkiem. Trochę powtarza się tutaj sytuacja z wyników Netflixa, które znaliśmy parę tygodni wcześniej, to znaczy Netflix również pokazał lepsze wyniki od oczekiwań, natomiast kurs akcji zanotował dosyć mocne tąpnięcie. W przypadku Netflixa mieliśmy wtedy do czynienia z obawą inwestorów odnośnie przyszłości wzrostu subskrybentów tej spółki, ponieważ tak jak Netflix poinformował, nie zamierza od następnego roku publikować danych liczby subskrybentów, które dla inwestorów przez lata były jedną z kluczowych informacji odnośnie tego, jak spółka radzi. W przypadku Disneya możemy tutaj po części tę winę zwalić na troszeczkę gorsze prognozy co do następnego kwartału. Mówimy tutaj o obniżonej prognozie z wzrostu zysku na akcję, tak zwanego EPS, o 25%, co jest niższe niż spodziewał się konsensus całego rynku. Natomiast to, co jest ciekawe, jeśli przyjrzymy się głębiej wynikom Disneya, to fakt, że Disneyowi udało się po raz pierwszy wejść na dodatni wynik z działalności streamingowej. Działalność streamingowa jest jednym z istotnych elementów działalności całego Disneya i od lat, odkąd tak naprawdę Disney Plus wystartował, Disney musiał poradzić sobie z tym, że wyniki, które generował Disney Plus oraz w ogóle wszystkie platformy streamingowe tej spółki były ujemne. I w tym roku, w trakcie tego drugiego kwartału 2024 roku, to znaczy roku obrotowego 2023-2024, tutaj warto zaznaczyć, że rok obrotowy Disneya nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wreszcie te wyniki streamingowe okazały się dodatnie. Co więcej, Disney zakłada, że przez cały 2024 rok uda się tę tendencję utrzymać. Jeśli tak by się faktycznie stało, no to mamy kolejny segment biznesu Disneya, który rozwija się dobrze i do tego jeszcze zaczyna generować dodatni pozytywny wynik na wynikach całej spółki. A czy nie jest tak, że inwestorzy się spodziewali więcej, bo liczba subskrybentów wzrosła o 4 miliony, a to było tam około 15% poniżej oczekiwań jednak? Tak, jeśli chodzi o sam wzrost subskrybentów, tutaj rzeczywiście podobnie tak jak z Netflixem, jeśli chodzi o tą obawę subskrybentów, tak również i tutaj się pojawia ten duży pytajnik. To znaczy, jeśli chodzi o serwisy streamingowe i w ogóle o biznesy związane ze streamingiem, to tutaj inwestorzy bardzo uważnie patrzą na tendencję wzrostu lub spadku liczby subskrybentów. Ponieważ w tym biznesie, ze względu na to, że to jednak jest... Są to elementy nie pierwszej potrzeby, to znaczy no jednak jeśli oglądamy jakieś filmy czy seriale, to jest dla nas to rozrywka, to w takiej sytuacji możemy się spodziewać, że jeśli otoczenie makroekonomiczne będzie dla nas gorsze, no to ludzie prędzej zrezygnują z tego niż z dóbr podstawowych. No i tak samo w przypadku Disneya, jeśli ta liczba subskrybentów nie będzie odpowiednio rosła, jeśli te tendencje nie będą odpowiednio mocne, inwestorzy obawiają się, że subskrybenci będą odchodzić od Disneya, szczególnie, że jeśli nie mamy dobrego wzrostu subskrybentów, no to musimy liczyć się z tym, że żeby dalej poprawiać swoje wyniki, musimy to poprawiać na poziomie ceny. A w momencie, w którym mamy bardzo konkurencyjny rynek, a rynek platform streamingowy taki jest, ponieważ mamy jeszcze oprócz Disney Plusa właśnie wspomnianego Netflixa, HBO Max, czy mamy do tego jeszcze Amazon Prime, także tych platform streamingowych jest dosyć dużo. Plus nie oszukujmy się, również dla wielu osób teraz coraz bardziej po pandemii dalej wracają tendencje do tego, by po prostu chodzić do kina i rezygnować z oglądania na własnej kanapie filmów. Także tutaj pamiętajmy o tym, że serwisy streamingowe walczą o tą uwagę widza. I jeśli tendencje we wzroście subskrybentów będą niesatysfakcjonujące, no to możemy się obawiać tego, że rzeczywiście liczba tych subskrybentów, że wyniki spółki mogą się tutaj pogarszać. Jeśli chodzi o samych subskrybentów Disney Plusa, to mieliśmy do czynienia tutaj nawet ze spadkiem rok do roku o 2,7%. To znaczy liczba subskrybentów wzrosła w ujęciu kwartalnym, natomiast w ujęciu rok do roku rzeczywiście spadła. Natomiast jeśli chodzi o
inne segmenty działalności Disneya, no to tutaj zdecydowanie jeszcze rozczarowującym był segment tak zwany entertainment, w którego w skład oprócz serwisów streamingowych wchodzą również premiery kinowe. I to był też jeden z dużych problemów Disneya w ciągu ostatniego To nie był wybitny sezon, poprzedni rok dla Disneya. Poprzedni rok, jeśli chodzi właśnie o te premiery, był bardzo udany, ponieważ mieliśmy tu szczególnie w drugim kwartale bardzo pozytywny wpływ Awatara, który popchnął bardzo dużo widzów do kin i wygenerował bardzo duże obroty dla Disneya. Był to rekordowy kwartał w ujęciu ostatnich 2 lat. I w tym roku mieliśmy tutaj zdecydowanie dużo gorsze wyniki, ponieważ tych tytułów zbyt ciekawych nie było. Natomiast przed nami szykują się tytuły już dosyć intrygujące, to znaczy przed nami szykuje się premiera w czerwcu Deadpool and Wolverine, czyli produkcji Marvela, który najprawdopodobniej przyciągnie dosyć dużo widzów do kin. Mamy też do czynienia z premierą drugiej części Inside Out, czyli bajki, która była bardzo ciepło przyjęta, przynajmniej jej pierwsza część. I tutaj mówimy cały czas o filmach, które naprawdę bardzo dobrze się sprzedały, to znaczy pierwsze części bardzo dobrze się sprzedały. I także możemy się spodziewać dobrych tych wyników po najnowszej części z serii filmów o planecie małp, która rzeczywiście box office'owo teraz radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Więc mamy tutaj kolejny impuls do tego, że ten biznes entertainment może się poprawić. Wobec tego mamy perspektywy, że część streamingowa będzie dość dobrze sobie radziła. Mamy też perspektywy na to, aby segment kinowy mógł sobie poradzić. Natomiast tutaj dalej inwestorzy pozostają w pewnej obawie odnośnie tego, czy rzeczywiście te segmenty na tyle się poprawią, żeby powrócić do takiego swoistego equilibrium, to znaczy równowagi wpływu różnych segmentów, ponieważ jak popatrzymy sobie na procentowy udział wyników poszczególnych segmentów w przychodach spółki, tak możemy zobaczyć, że przez ostatnie kwartały tutaj był bardzo duży nacisk na segment experience, czyli związany z parkami tematycznymi oraz tak zwanymi właśnie doświadczeniami Disneya, do którego również wchodzi segment na przykład zabawek licencjonowanych, a nie mamy tutaj do czynienia właśnie z odpływem tych procentowego udziału w przychodach tego segmentu entertainment, który jednak mimo wszystko powinien stać tu podstawą przychodów Disneya. To, czy spółce uda się poprawić to w przyszłości, będzie w dużej mierze zależeć od nastrojów widzów oraz od tego, czy produkcje, które będzie dla nich oferować, będą tyle ciekawe, aby zarówno decydować się na coraz większą akwizycję ludzi subskrybujących platformę Disney+, ale także popchnąć coraz więcej ludzi do kin, co najprawdopodobniej pociągnie również za sobą większą liczbę osób w parkach tematycznych. To ja przypomnę marzec 2021. Wówczas akcje Disneya kosztowały $197, a teraz mamy $105 za akcję. Chyba powrót do takich wyników nie jest już możliwy. Na razie w najbliższym horyzoncie bardzo ciężko jest widzieć 90% potencjał do wzrostu w akcjach Disneya i byłoby to oczywiście bardzo optymistyczny scenariusz dla samej spółki. Jeśli porównamy sobie tą spółkę na tle jej konkurencji i innych spółek właśnie działających w tej branży, tutaj mamy dosyć ciekawe rozrzucenie, ponieważ jeśli spojrzymy na wskaźniki, których wagi są przypisane spółkom tak samo, to znaczy mówimy tutaj o spółkach takich jak Paramount Global, Warner Bros. Discovery, Fox Corp, czy właśnie też Netflix, to w takiej sytuacji widzimy, że wartości średnie sugerują nam, że nawet mimo tych spadków ostatnich, spółka dalej ma potencjał do tego, żeby spadać nawet o 18%, tak oczywiście szacunkowo. Natomiast jeśli już przyłożymy do tego tą wagę kapitału, to znaczy tego, jak duża jest dana spółka i jak duża jest w ujęciu całego sektora, to możemy nawet zobaczyć, że gdzieś u tym Disneyu siedzi bardzo duży potencjał, nawet pod 66%. Natomiast są oczywiście tylko i wyłącznie takie szacunkowe dane, tylko ilustrujące, pokazujące, że jeśli przyjmiemy odpowiednie założenia, to znaczy jeśli spojrzymy na to, jak obecnie wygląda rynek rozrywkowy na świecie i jakie są tendencje w szczególności wśród spółek zajmujących się tym streamingiem, to możemy zobaczyć, że rzeczywiście gdzieś ten potencjał do wzrostu jest. Natomiast nawet w tak optymistycznym scenariuszu jak 66%, to tutaj daleko do tego, żeby zbliżała się w ogóle cena Disneya do okolic $190 za jedną akcję. Także raczej
te poziomy, które znaliśmy z okresu tak naprawdę popandemicznego, kiedy bardzo duży wzrost zainteresowania wśród widzów miały oferty platform streamingowych oraz inwestorzy pokładali bardzo duże nadzieje w to, jak ten segment będzie się rozwijał, no to do tych poziomów raczej na razie Disneyowi daleko. Ale możemy zauważyć, że rzeczywiście gdzieś w tej spółce można spodziewać się pewnego potencjału, jeśli oczywiście udaje się utrzymać dalej tę strategię, którą ma, oraz te pozytywne tendencje w kluczowych segmentach. O tym, czego oczekują inwestorzy od Disneya, rozmawiałem z Mateuszem Turskim, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, panie Mateuszu. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.